O, i mamy rybkę. Jak sama mówi, wędkarstwo było od zawsze obecne w jej życiu. Odkąd pamiętam, to w moim życiu dziecinnym były ryby. Brat wędkował, ojciec wędkował, koledzy wędkowali. Mieszkałam nad wodą, czyli nad Baryczem rzeką. I jakoś te ryby całe życie się za mną ciągły. Natomiast w momencie, kiedy poznałam mojego męża Piotra, on wciągnął mnie już w pasję wędkarstwa. Wędkarstwo postrzegane jest raczej jako typowa męska pasja. Pani Bożena łamie jednak ten stereotyp i udowadnia, że kobieta może być równie dobra w wędkowaniu, albo i nawet lepsza niż niejeden mężczyzna. Moim marzeniem kiedyś było, i myślę, że każdej i każdego zawodnika, startować w Mistrzostwach Świata. To było moim marzeniem i mojego męża przede wszystkim. Natomiast to, co osiągnęłam, czyli złoty medal w Hiszpanii, drużynowy mistrzostw świata, brązowy medal indywidualny mistrzostw świata, teraz złoty medal w Holandii mistrzostw świata, nie wyobrażałam sobie po prostu. Ja to mam i dla mnie to jest naprawdę olbrzymi sukces. Ja myślę, że do końca życia to będzie dla mnie najlepszy sukces. Wędkowanie to niewątpliwie zajęcie dla wytrwałych i cierpliwych. Uczy pokory, a zarazem daje możliwość obcowania z naturą. Wędkarstwo wymaga dużo siły i wytrwałości. Pomogło mi w tym, że trzeba walczyć do końca. Ja niegdyś poddawałam się w trakcie zawodów, czyli widziałam, że ktoś wyciągnął rybę, czy miał dużo więcej. Ja rezygnowałam, ja panikowałam i tak dalej. Ale pasja sportu moja polega na tym, że ja zaczęłam nabywać cierpliwości nad wodą. I zawsze, jeżeli już ktoś coś wyciągnie i ja wiem, że ja przegrywam, ja zawsze do siebie mówię po cichu: masz jeszcze czas, trochę cierpliwości, masz jeszcze 5 minut. Walczę do końca. Jak wyglądają zawody wędkarskie? Co jest oceniane? Jak się do tego przygotować? Dowiecie się Państwo już jutro w kolejnym odcinku programu Pasjonaci. Witam telewidzów w telewizji Zabrze. Chcecie się coś dowiedzieć na temat sportu wędkarskiego? Od mistrzyni świata, Bożeny Larysz, zapraszam. Sobota 20:45, Pasjonaci.